Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo. Ja jestem Konradowicz, a to jest kolejny odcinek symulatora. Symulatora, drodzy Państwo, SimRail. I w dzisiejszym odcinku zagramy sobie na stacji Katowice. I będziemy również i tutaj prowadzić nasz przepiękny dyżur. Dobrze, 2489 jedzie do nas. 189, peron pierwszy, tor 9. Nie wiem, czemu mamy tutaj tak podany wjazd. Dobrze, 40, 143, mamy 36 odjazd. Dobry, 44 odjazd. Czterdzieści jeden, 44, wyjedzie pociąg i będzie pan mógł wjechać. Cześć, dziękuję. Tyk z Brynowa, wjeżdża 42964. Peron czwarty, tor ósmy. Jest myczka. Peron czwarty, tor ósmy. Super, podajmy mu tu już wjazd. 40-143, odjedzie zapewne planowo. 2-4-189. Idzie na pierwszy tor dziewiąty. Dobrze. Nie wiem, czemu tutaj ma... 2489, będzie wjazd. 20480, wjazd podany na tor 9 przy peronie pierwszym. Matko, czemu dać ścinać? O matko, co tu się zaczęło dziać? Czemu? Czy nic się nie zmieniło? Dzień 2964 przyjechał. Dwadzieścia cztery, 189 od razu zostanie na towarówkę. 200-143, a 36. Nie wiem, czemu to ma ten sam peron, nie? Express i ten ma wyjechać 36, a Express już 37 ma wyjechać. Sobie ładnie wjeżdża. 40-143 sobie zgłośmy na Brynów. Benzin przyjął, że będę stał, aż mi nie powiesz ewentualnie, czy mam wyjeżdżać. Jeszcze 489 przyjechał. Dobrze. I 41, 44 sobie wjeżdża.
To zazwyczaj w Katowicach się coś dzieje, jeszcze jak w Sosnowcu jest korek, nie? Dobrze, zatwierdźmy na 24, 189 już godzinką odjazdu. Nawet widzę na tej podpowiadajce, że się ruszył. Czy niech mu będzie. Okej. Robimy tak. Co tam się na południowym dzieje? Nie jest jakiś człowiek, 58 poziom nawet. Ten ma 43 na zawodzie, też po jedyneczce, dobrze. 41-44 przyjechał. Ma mieć wyjazd niby na jedynkę, tak? Nie, to jest radio. Może chwileczkę i poczekać. Dwa świeci, dzięki. Teraz przypadaj mi się caps lock, Dusiu. Okej. Ładnie sobie wyjeżdża. No i od razu za tym nie wyjazd dla. Ja to zrobię, co dowodzi. Dobry wieczór. Będzie przechod na 41-34. Tej 41-44 powinno świecić. 42 minuty do odjazdu. Wypuścimy regionalnego i widzę, że będzie chwila przestoju, więc... Zastępczy. Ja nie mogę. Tor zajęty, to jedź pan. Stań w korku. Trzecie pytanie miało miejsce w kolei. No. No. No dobrze. Myślę,
Drodzy Państwo, dziękuję wzajemnie. W tym odcinku zrobimy sobie małe cięcie i widzimy się już za chwilę albo i nie. Tak, bo już z Brynowa jedzie pociąg. Numer 10. No podajemy w tym momencie cięcie. Dobrze, drodzy Państwo, więc wracamy z kontynuacją naszego odcineczka. Pan tu będzie się szykował do wyjazdu. Dlatego już mu zaświecimy. Ogólnie nie zatwierdziłem mu godziny, kiedy przyjechał. No niestety. I jeszcze ten tutaj czeka do nas pod wjazdem. Na wrocie z Będzina przełącz na bota. Ciężko jest się tu wciągać manualnie, jak coś, nie? Co? Ciężko jest się wciągać manualnie? O co chodzi? Spoko, taka prywatna rada, wiesz, o co chodzi, nie? Po co masz się męczyć, no? Co masz się męczyć? Dziesiąty któryś poziom. 4694 zatwierdzamy. Ale tak te pociągi z tego zawodzia to tak jadą, że nie jadą. A ten sobie przyjechał. Tak, stał trochę pod wjazdem i się już tu pan zaczął pieklić. Niestety. Zobaczymy, co dalej. Nam czas pokaże, co się będzie dalej działo. Tak. 62, 90, 36, jak widać kolega przejeżdża, jak kolega wyjedzie, to podaje ci wyjazd. 41, 14, wyjedziecie z Dąbrowy Góry, gdzie również nasz zastępczy. Przyjął. 41, 14. Przejazd, żeby nie podawać. A, nieważne. Bo już można podać, bo tam na dół tak pociągi nie wjeżdżają. Za pamięci, co by chłopak miał? Chcę tu, że zawodzie podało komuś wyjazd, nie wiem jeszcze jakiemu pociągowi. Będzie normalny wjazd, czy jedziemy tak samo jak kolega na SZ? U nas będzie normalny wjazd. Przyjąłem, dzięki. Czterdzieści jeden,
Tu normalny, tam nienormalny, łomatro. 4.96, wyjazd podany i tak jak wiem. No najlepiej, no bo się, po co masz się siłować? Po co masz się siłować? A niektórzy lubią. 31.142. Łodzie, peron drugi, tor pierwszy. Dobrze. Czasami to satysfakcję stwarza. Jeśli 6.43, no to dobrze. Ej, no nie tak, nie tak. Górnicza, nie dzwoń do mnie na tym, bo nie umiem odebrać. Mów, co chcesz. Spoko, 14.41. Dobra, dzięki. Jak coś, to ewentualnie pamiętaj o rogatkach w peronie, bo to jest zdradliwe w tym, że nie zamówisz sobie rogatek w peronie, a się okazuje, że ty no musisz podawać przez zeta, nie? Okej. Okay. Przyjąłem. On jest planowy, dlatego jedzie na nowy tor. Tego najwyżej MP wyślemy na siódemkę, nie? 14.41 na zapas. Przelot przez Będzin już podany. Przyjąłem. Dąbrowa Górnicza, mam nadal S1, wykaz zastępczy. MPE. Dowodzie. Na czwartym. Peron drugi. Trzeci. Wyjechał, Regio wjeżdża. Górnicza, ja za 41.40. 41.44, świetny wyjazd. Czy jednak już nie musi być zastępczy? 21.142, zatwierdzamy przyjazd. I on ma 06. Ma 08. Okej. Okay. I radio sobie nam tu ładnie wieszcza. Dziwo planowo. O i Dobrynowa oczywiście nie przyjeżdża, a po co by miał, nie? Nie wiem, dziwne rzeczy. Niektóre tu były poopóźnione, już są inaczej poopóźnione. Nie wiem. Nie trąb pan, bo ludzi wystraszysz na peronie. Zabudzie, będzie wyjazd? Już podaję.
jeden, pamiętajcie, że macie S1. Przyłuszczam was na zastępczy. Okej. Okay. Może mój błąd, nie? Nieźle. Peron trzeci. Peron czwarty. Stop 41-39, zaraz was puszczę w peron, tylko mi pendolino odjedzie. Miałem 24959, wjazd do Katowic podany. Przyjąłem. Ale drodzy Państwo, zobaczycie to już w kolejnym odcinku, więc komentujcie, subskrybujcie. I ja się z Wami żegnam i do zobaczenia. Na razie, cześć, pa, pa.